Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną oczywiście jest Krzysztof. Siemaneczko. Siemano. Witam również widzów na czacie, dzisiaj wyjątkowo na YouTubie i od chyba tego odcinka przez kilka następnych odcinków będziemy widzieć się tylko czatem YouTubeowym. Bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie od czerwca streamujemy od 9 do 12 na Twitchu i od 19 do 22 na YouTubie. Także zapraszam serdecznie do oglądania, jak i zostawienia łapki w górę i subskrypcji pod tym odcinkiem, będzie mi bardzo miło. A dziś taki trochę miks prac z naszego gospodarstwa, bo jesteśmy już takie, mamy prace pożniwne, no i dziś akurat zajmujemy się, Krzysiek, właśnie nawożeniem pól, czyli tutaj rozwozi sobie po prostu obornik, a my będziemy nawozić belki. Ja wiem, że obiecałem, że nigdy belek więcej nie będzie, ale dziś jest fajna akcja, bo nowe belki może lepiej się układają, mamy nową przyczepę, też zaraz wam pokażę. 10 tysięcy to kosztowało, więc sporo. Dobra, Krzysiek, nie zatrzymujmy się, bo tutaj i tak masz dużo roboty, nie? Także jedź. No. Ja tu jeszcze wam tylko pokażę, że sobie miejsce robię pod te belki gotowe, jest uprzątnięty silo, zostało nam tylko z całego stanu 9 belek, no i te 9 belek. 9? 9 belek, tak. Jest na razie, tutaj sobie stoi, a tu będzie minówki poustawiane, więc lecimy. Słuchajcie, kupiłem starą przyczepę do belek, taką dużycę do belek starą, bo tamta, myślę, że nowa jakaś by była trochę droższa, a ta jest fajna, bo jest duża, na podwójnych kołach, jest już jest zarejestrowana, przegląd ma ważny, jedyne co to aspekt wizualny, że po prostu jest, no ale krótko wiecie, porzedziała, gdzieś tam wychodzi sobie tarza i kolor strasznie wyblakł. Ja postaram się w przyszłym sezonie trochę odrestaurować, pomalować czegoś fajnie, żeby wyglądała jako tako. Właśnie kolor stawię ten sam, tylko po prostu ją odnowię, nie? Ale na razie tak to jest i belki wozi, no normalnie wszystko działa, więc tym się dzisiaj zajmiemy, nie? Także słuchajcie, zasiadamy sobie do ciągniczka naszego kochanego i lecimy na pola pierwsze. Krzysiu, na które pole teraz wozisz? Ja jestem na polu 48. Ale miałeś wozić na pole, na który dzisiaj nie będę, nie? A ty jedziesz na 48? Znaczy mogę na 45 pojechać, nie? Znaczy ewentualnie mogę pojechać w takim razie na 29 tam, nie? Pole. No to jedź wtedy, no. Właśnie myślałem, że tu podjadę, nie? A tak wiesz, a nie chciałem... będziemy dalej do jeżdżenia tego. No, 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 bo ogólnie Krzysiek rozwozi obornik. I tak ogarnęliśmy, że w sumie może Krzysiek rozwozi obornik tam, gdzie są belki. Tylko troszkę też tak to na odcinek jest nierealne. Dlatego nie będę to właśnie wodzić, zbierał belek tam, gdzie Krzysiek obornik wozi. I dlatego też jedziemy sobie dalej. Ogólnie wywiozłem całość już obornika płynnego, czyli gnojowicy tak zwanej, albo gnojówki, nie wiem jak to tam się u was mówi. Dajcie znać, gnojówki czy gnojowicy, to co mnie też jest... ciekawe pytanko. O, pojedziemy sobie tędy, bo tędy mało jeździmy. Widzicie sobie, może sobie nawet załaduję jakąś mniejszy bieg. O, dwójeczko sobie pojedziemy. No, przepraszam, się elegancko z nami toczy. Także pojedziemy sobie tam akurat ogarniać. Gnojowice na wszystkie pola inne rozwiozłem, które już tego potrzebowały, bo mamy aktualnie 0 litrów na koncie i na jednej i drugiej oborze. No i pewnie się niedługo przyda nam jakiś dodatkowy tam postawić zbiornik na gnojowice, nie? To chyba dwie różne rzeczy. Gnojówka i gnojowica? Nie wiem, u mnie się na to mówi się raczej zwykle gnojówka zamiast gnojowica, nie? Bo gnojowica chyba tak konkretnie mówi się, odnosi się do, znaczy gnoi, jakby jednej drugiej chodzi od tego, nie? Po czym się różni gnojowica od gnojówki? Jedno ścieka z tego, a tamto w sumie kiwie, nie? Ale no chyba coś na tej zasadzie to działa. Nie wiem, zresztą w sumie, dajcie na sekundę, czym to się różni, nawet może jak wiecie, nie? Gnojówka. Takie długie pole to jest, nie? Że nawet jednego okrężenia nie zrobiłem, już mam pusty. A tam 100 kilo wodzisz, nie? Czy jak? Nie, no auto mam. Ale na zielono pokazuje. No poczekaj, właśnie, ty jak dajesz auto, to tobie daje źle, nie? Nie wiem, jakim cudem w ogóle u ciebie jest to zrobione, że ty masz auto i... Aha, no dajesz 100%, nie? To czekaj, ja cię tam zmienię trochę, dobra? Bo tak aż tyle to nie powinno być. Gdzie tam jesteś? Na gąsku. Aktywuj automatyczną, czekaj. Wiesz co, jak będziesz miał fulla, to mi dopiero powiedz, okej? Okay? Bo ja teraz nie mogę nic zrobić. Jak będziesz tam już na polu, to mi powiedz, dobra? Dobra. Bo teraz trochę tak średnio widzę właśnie, nie? Okej, tu już belek w sumie nie ma, więc nie będzie za wiele jeżdżenia. Postawimy się belkę, przyczepkę na środku. Będziemy sobie to wodzić, nie? W moich stronach mówi się gnojówka. U mnie właśnie też się mówi gnojówka zawsze, a nie gnojowica. I tak właśnie pytam jak u was, nie? Bo to też może być ciekawe. Dobra, dzisiaj oczywiście korzystamy z panela Sitek, jak i z Irtraka, więc oczywiście link do Irtraka macie w opisie. Jeżeli ktoś was, kogoś interesuje zakup takiego sprzętu, czyli właśnie takiego czujnika ruchu głowy, który możecie robić wielkie wygibasy w tym... w tej kabinie, wszystko macie w opisie. Dodatkowo kupicie z kodzikiem moim, to na stronie jest
jest mój poradnik, jak zainstalować całego Intraka, jak go kupić, gdzie wpisać kodzik, to jeszcze macie cashback, czyli po 2 tygodniach wraca wam kasa na konto. No i zależy od tego, co tam macie, czyli jak macie suba na Twitchu, to wam wraca więcej, a jak nie macie suba na Twitchu, no to wraca wam 2 dyszki, nie? Także warto się zapoznać z ofertą w opisie. A do panela sobie tak też masz linka? Nie, do panela akurat nie mam. Do panel to w ogóle do mnie wrócił po 1,5 roku, bo był zgubiony, ale się odnalazł. Także spoko, nie? Cześć Matek, witam. Tak, Rajczuj. Nie, Rajczuj to jest, mówisz o Patent Boxie, nie? Cześć rolnik z Małopolski, witam serdecznie wspierającego. Tam to co innego, nie? Trochu. Okej. Okay. Ej, w ogóle nie mamy takiego młodzika, Krzysiek, nie wiem czy wiesz. Na lepsze geometrie belek takie, nie? Bardziej okrągłe, że są. Mhm. I w sumie to śmiesznie wygląda, bo na kiszące to fajnie działa, a na słomie takie trochę dziwne, ale też jest takie. Inaczej to wygląda, nie? Więc nie wiem, czy zwrócić uwagę w ogóle. Nie. Ale ma takie więcej trochę tych zakrzywień, nie? Czemu też nazywa się ciebie za to szybka skrzynia? No tak sobie właśnie nazwałem, ja co ty mi tam przeglądasz? Tego moda w ogóle trzeba walić, nie wiem co to jest za młodzik, ale on tam mi psuje trochę. Bo właśnie takie niepotrzebne chudy są, te, których i tak nie korzystamy, nie? Ej, to dostajesz 100% kasy ze wspierania? Prawie 100%, no. Akurat YouTube pod tym względem trochę lepiej wygląda niż Twitch. W sensie, że wspierający faktycznie wspierają kanał, nie? A na Twitchu jednak no, trzeba dużo odliczać, nie? Ale w sumie, wiesz co, tak myślę, że i tak koniec końców wychodzi mi na zero, bo jeszcze przecież podatki muszę z YouTube'a na koniec roku podliczyć, nie? Więc w sumie wychodzi podobnie, nie? No, jakoś tak. Ale fakt, że YouTube no, jakby sam sobie działa wydajnie, nie? Myślę, lepiej pod tym względem, wspierania. Ta, są waty, nie. Zady i walety, jak to Sharp mówił. Są wady i zady i walety. Wszystkiego, nie? Okej, okay. Dobra. Ej, troszkę tak tu belek jest tych utoczonych. Myślałem, że jest... Aha, się już wywaliło. Myślałem, że tych belek będzie mniej. Trochę masz kład? Co to jest kład? No kład, nie? Czy to... że kłada mam? No. Nie mam kład. Nie mam kłada. No gdzie w Lublinie kłada? Chłopie, to by mi zaraz coś nie zajechali, bym kładem jeździł. Czeropniakiem. Przecież ja to nie jeździł kładem, tylko bym tutaj wariował tym kładem. A na 2 koła stawał. Siemano prezes, witam. Dobra. Ej, powiem ci, nawet przyjemnie się zbiera te belki, pewnie zaraz się to wszystko zmieni. Ale póki co, jak na tamty, z pierwszej osoby gram sobie i jest nawet nieźle. Spoko. Ciekawe, ile to właśnie belek tu wchodzi, bo to taka wciapa trochę niecesowana przez nas jeszcze była. Dopiero co kupiłem i tak naprawdę nic o niej nie wiem. Ale myślę, że to chyba tam jeszcze jedna belka wejdzie, więc wchodzi na rządek 5. No to dyszka będzie z tej strony, także fajnie. Dicha. Jakby dicha weszła. Tutaj to spoko, to potem tam jeszcze weszłoby 8. To 18 belek na 8, nie? Będzie 16 belek. Czasem jakby wchodziło na jeden przejazd załadunek, to nawet spoko wynik, nie? Ale wiadomo, że byśmy ładowali sobie na trzecią warstwę czasami, jakby tam trzeba było. Okej, okay, powolutku. Łomasz. No i zaczyna się oczywiście, tak jak powiedziałem. Przechwalone. Ja sobie, wiecie co, nie będę tutaj utrudniał wam życie i mi i jakoś starać się grać realnie, bo tam wiadomo, że farmingu to się nigdy nie udaje, dlatego ja sobie po prostu to ustawię, jak powinno być. I tyle. Kasek wrócił? Niemożliwe. Zaraz bardzo na czat, bo aż nie wierzę. Na TikToku live mogę zacząć robić? Wiesz co? Dobry pomysł w sumie jest z tym. Dobry pomysł. Ale na TikToku nawet jest spoko to, że mogę robić coś na Twitchu jednocześnie. Bo tam krótkie formy jak najbardziej pasują. Więc tam do kilku, no, 10 minut chyba z tego co nie mogę robić. Do pół godzinki czy 20 minut robić live na TikToku mogę, na Twitchu również, nie? No, wszystko oczywiście na reguluje tej Twitch, nie? No tak, to można. I patrzę, jak Bekaszek wrócił, no, bez kitu. A właśnie, czy wiecie, w ogóle wam tego nie mówiłem, ale
Chyba już to jest dostępne. W sensie już właściwie nie jest dostępne. Bo usunąłem wszystkie klipy z Twitcha dzisiaj. I kilka tysięcy klipów poszło w zapomnienie. A to dlatego, że są Funny Moments, które są sklejką najlepszych tych wszystkich shotów z Twitcha. Więc nie ma sensu, żeby tam te shoty tam zalegały, nie? A jak mówię, było tam tych kilka tysięcy shotów, bo z samego jednego roku było 3200, więc usunąłem tych shotów trochę i tam, no myślę, było spokojnie około 6000, nie? Wszystkich. Także poszło sobie to. No i nie wrócisz sobie, nie? Po co? Byłby już śmietnik straszny, wiesz? Chciałeś jakiś fajny shot znaleźć, to wertowało się i wertowało. Ja teraz o te shoty będę starał się dbać, wiesz? Codziennie po lajcie będę sobie siadał i usuwał shoty, które są po prostu do wywalenia, a te, które są spoko, zostawię, nie? Bo robi się, no, śmietnik. Wiesz, masz shot, tak po prostu sobie jadę i robię coś przy farmingu, nie? No to taki shot jest trochę, jakby mało atrakcyjny, nie? Więc zamiast wszystko to wertować, to postanowię wszystkie, nie? Zrobimy sobie taką odcinkę. Ja się też nie na polu stoję, jakby co. Okej. Zrobimy sobie taką odcinkę od tego i myślę, że to też będzie spoko pomysł, nie? Dobra. Masek, tak? Mhm. A zaraz sprawdzę, ile ty tam masz tej dawki. No, 165 kg masz wsywane. Miał, to pokazuje. No, fulla masz. Dobra, dam ci na setkę, okej? Okay? To będzie fajny ten, bo tam samą setkę miałem, rozlewałem z najwicą, nie? A to kot wszystko powinien się tam się udać, nie? Zatrzymałeś sobie coś dla siebie? No przecież mamy Funny Moments, nie? Bo Funny Moments są shoty z Twitcha, tylko po prostu zebrane w jednym filmiku, nie? Najciekawsze shoty tam z miesiąca albo z dwóch, nie? Zależy jak to jest. I teraz kolejny Funny Moments właśnie dla was przyszykował Seboleczek. Już niedługo będziecie mieli premierę tego odcinka. Tam się nie oglądałem tego końcowej wersji, ale bardzo fajne shoty. Między innymi też trochę z YouTube'a, bo tam były shoty z urodzin. Także wszystko, co najlepsze, będziecie mieli właśnie tam, nie? Na YouTubie właśnie tutaj, w formie takiego filmu. Więc to jest taki, to jest taka garstka najlepszych shotów, nie? Bo cała reszta to jest do wywalenia, nie? Widziałem, gdyby nie to, że mi pokazał, to byłaby klapa. Ale co? Że te? A bo ty, Gregu, chyba ty wysłałeś mu o tym dircie, tak? Z tych urodzin tam, Edyto. Okej. Nie znam się? No nie wiesz, czy mi się znać, nie? Wiesz. Ja w ogóle tego Ursusa z internetu pobrałeś, edytowałeś. Ja edytuję modów, więc proszę się do niego odczepić. A to jest... znaczy, on był tak, mieliśmy coś podobnego i chcieliśmy sobie robić takiego bardzo podobnego, co właśnie jest na Mokrzynie. Tam, wiecie, też był ten streamer, gdzie dzwoniliśmy do Jankusa. Znaczy, pisaliśmy, ten Jankus zadzwonił do Bolka i zapytał go, jaki tam jest oryginalnie. Potem jednak tam okazało się, że brakuje nam tura, brakuje nam tego z przodu, tych światełek. No i nam właśnie biały, czyli twórca Masaya, nam po prostu tak pod serię, dla nas tak prywatnie przerobił, nie? A wiesz, że my tylko we dwóch gramy, to nic oczywiście przez internet nie wyszło. I jakby w miarę zachowane są te, powiedzmy, prawo autorskie. Jakie prawo autorskie, skoro tak ten został ukradziony, nie? I wydany przecież, czy ukradziony? No przekonwertowany bez zgody Karasia, nie? Po prostu, więc no szkoda, że tak jest, no ale tak... Taki farmik, nie? Nie za bardzo... Aha, czemu tam nie działa to? Taki farmik za bardzo jest co z tym też zrobić, nie? Wiesz, nie będziesz walczył przeciwko całej armii, bo ona i tak cię zje, nie? Dlatego mamy tak dla siebie takiego prywatnego editka, nie? Ale tak, że te klipy prawie nie zwracam uwagi. No właśnie, dlatego właśnie bardzo dobrze, że nie usnąłem, nie? Wszystkie klipy poszły się ebać, że tak powiem. No i teraz mamy czystość, nie? Czystość. Znaczy, nie wiem, czy one się usunęły już, bo powinny się usnąć. Tam Twitch pisał mi informację, wysłał mi informację, że one od kilku dni do kilku... od kilku minut do kilku dni powinny się usuwać, nie? Zależy od tego, ile ich tam jest. Więc trochę się tam poczyściło tych shotów, nie? Oj, oj, oj. Jak to wygląda sprawa tutaj? Dobra. Czy tu wszystko jest na polu? Chyba tak, dobra. Tak, to
spoczko. Ej, co się robi? Fajnie, fajny turyst, nie? Zobaczcie. Od tura mi się robi gniecenie na tym, nie? Śmieszne. No dobra, niech tak będzie. Minutnika mam 15, więc to krzyku, myślę, że to jest dobry czas, żebym... Ja zawiosłem to... Stasiu! Nie no. Kto to puścił? Nie wiem, kto to puścił, ale... A widzę, kto to puścił. Tu się tak pokazuje, tylko tak trochę dziwnie. No, ale... No nie, nie widać. Grim? No nie widzę, kurde, kto to puścił, nie? Dobra, ale to mniejsza. A więc co, pojedziemy sobie tędy. Tak, tędy pojedziemy. Aby już to nie było tak. Jak wcześniej. 105 tysięcy litrów właśnie wieziemy na gospodarstwo. Ja to tylko, wiecie, odwiedzę sobie to, na tego nie będę chyba układał. A może ułożę jednak? No, ułożę sobie. Bo też wam teraz pokażę, co się dzieje z... polem, bo jak wiecie, obiecałem wam, że już tam te drzewa wytniemy sobie. A właśnie, ja tu gadam, a w ogóle nawet o polach nie powiedzieli, Krzysiek, nowych. A, no to. No, więc słuchajcie, mamy nowe pola kupione. Są to dwa kawałki pod lasem, koło Pawła Jumpera. I te kawałki nazywają się, znaczy mają numerki 53 i 52. Tam na jednym rośnie soja, na drugim rośnie kukurydza, więc bardzo fajne uprawy dla nas. Na pewno będziemy z nich korzystać podczas, no właśnie, żniw, żeby tam, wiecie, wszystko ogarnąć sobie jakoś fajnie. Ale ponadto my mamy fajny pomysł na te właśnie pola, żeby trochę je zamodyfikować. Więc, więc spoko. Zobaczcie, już niedługo pewnie, to można w kolejnych odcinkach. A, Krzyku, bo ty tu jesteś. Odjechałbyś tutaj masajkiem? Bo tu się nie złamie za bardzo przez stodołę, wiesz? Spoko. Ja bym sobie tylko tam podjechał z tym i wiesz, byłby spoko, nie? Czy harda akcja z obornikiem. Tam ci się nie, tyle nie zrobiło, co wcześniej, nie? No jakbyś mógł właśnie trochę dalej, bo ja tu pod belki chcę się, rozumiesz, rozpakować. Nie wiem. Okej. Okay. Dobra, zawinę sobie taką. Okej. Okay. Jak to się musi drogo jechać teraz, nie? On trochę zajął obszaru wiejskiego. Nie. Dobra. O. Zapięte. Pas jest odpięty. Dobra. I pasuje. Tak, nagrywam się odcineczek. No, dokładnie tak. Nagrywam dzisiaj. Z właśnie zbioru belek. O, powolutku. Dobra, i spoczko. No i dzisiaj z belkami będzie trochę inaczej niż wcześniej, bo wcześniej układaliśmy je tak, jakby, żeby one sobie leżały, co oczywiście jest bardziej, no powiedzmy to, realnie, ale teraz musimy jednak ustawić je tak, żeby pasowały pod farminga, dlatego ustawiam je teraz w ten sposób. Dlaczego tak? No dlatego, że po prostu one wtedy miały mniejszą szansę, że się gdzieś przewrócą, przechylą, odjadą jedno od drugiego i że się wszystko rozpieprzy, dlatego tak to będę teraz układał. I będzie to znacznie lepsza. Lepsza metoda układania w farmingu niż tamta, nie? I też jak właśnie tak jak mówię, postaram się te belki autoload w końcu, czy te plandeki autoload ogarnąć w końcu, by można było je zrobić i byśmy sobie to właśnie postawili, gdy one, wiecie, będą na automatycznie same się... Aha, czekajcie, nie w tę stronę jadę. Same nam się po prostu będą tutaj ogarniały, nie? Pod ten stół, także tylko będzie przeważanie belek i tyle z roboty. O wiele prostsze będzie, no i też będzie mniej lagować na pewno, nie? I mniej Krzysiekowi, bo jednak belki to obiekty fizyczne, które bardzo na siebie oddziałują mocno, no i gdzieś też dzięki temu trochę tych HWS-ów na mapce schodzi, nie? O, na razie chyba nie poszło. Jak ten Krzysiek idzie w ogóle, bo tak jest cicho na tych odcinkach? No to idzie, on naładuje ten obornik, nie? A może coś powiedział, a nie tylko idzie? No co ja mam mówić? Nie, no pewnie, no. Obraź się jeszcze. No, popatrz jeszcze, no. Nie, no. Ale tak serio właśnie, nie? Bo tak wiesz, ja tu sobie cały czas gadam. Wiesz, ja nie mam bardzo odcinek u siebie, ale jednak fajnie, że też tam się coś odzywał, nie? Mhm. Więc jak ktoś to śmiało, Krzysztof, nie krępuj się. No spoko, spoko. Czuj się jak u siebie, nie? No wiadomo. No. Więc spoko. To powiedz co u ciebie. A u mnie? Jak jesteś u siebie, to powiedz co u ciebie, no. No jak jesteś u mnie, to zapraszam do mnie na kanał. No. Skurwa. No, no nic, dobrze mów, no.
No co no? Każdą okazję znajdzie. No trzeba wykorzystać wszystko, nie? Oczywiście, no ale dobra, no to co się dzieje? Się dzieje, nowy kanał się rozwija. Już 1400 ponad jest. Nowy kanał? 1430. Masz nowy kanał, Krzychu? Nie. Powiedziałeś nowy kanał. Powiedziałem nowy kanał? No, nowy kanał się rozwija. Może chodziło o kanalizację. Nie wiem. Kurde. Nie mam nowego kanału. A co się... No dobra, no i co jeszcze mam ciebie spać? Opowiadaj. No co? Coraz lepiej żyć. Kiedy nowa seria? Młodzi. Kiedy seria z odcinków na YouTubie? Kiedy będę nagrywał odcinki? No. No nie wiem, że kiedyś się uzbiera na nowy komputer, wiesz? A, że sprzęt po prostu nie pozwala. No. No to lipa faktycznie, nie? No się, no ja no wiem, jak to jest, nie? Z tymi odcinkami. Ale właśnie, no streamy na jakąś tam miarę idą, nie? No jakoś idą sobie powoli. Więc warto jednak ten... Zamiast tego monitora nie, na 10 tysięcy nie będzie losowania polówki, nie będzie. O kurde, mi się teraz ułożyło wszystko. A dobra, pierdziele to. Polówka będzie w losowaniu? Nie będzie losowania polówki na 10 tysięcy. Co za ile? No za darmo, na 10 tysięcy subskrypcji. Jest taki jeden streamer na Twitchu, który właśnie wie co, że jak zbierze cel donate twój samochód, to stary no. Odda za donate'a ostatniego. Czyli powiedzmy jak tam cel tam u niego był, nie wiem, tam kilkanaście tysięcy lub kilkadziesiąt, nie pamiętam, przyjdę tam. No. Jak powiedzmy stanie złotówka do końca, jak ktoś to złotówkę wpłaci, zamknie cel, to jedzie z osobistego gościa i daje mu kluczyki do swojego starego samochodu, do Mazdy. Tak. No. Chciałem tutaj mówił w nikach, nie wiem czy to sobie ktoś pozwala na to, ale tak, chodzi o wuja, no, chodzi o Bloodraina. Kozak pomysł? No chyba nie. Ale nie wiem właśnie, czy mogę mówić o to, nie? Ale Mazdę! No. Mam szota z tego. Okej, okay, dobra. Ja to sobie skończyłem w sumie. Wiesz co, ja nawet od razu sobie cofnę i jadę z tym pługiem tam, nie? Spoko. Chyba tam do tej orki będzie lepszy pług. W sensie do odrobienia tworzenia pól lepszy pług jest właśnie ten mniejszy. Bo on tam lepiej sobie po prostu zbiera tą glebę, taką powiedzmy podrywkę robi. A potem już jak się robi tą orkę konkretną, to bierzemy sobie tamten duży, nie? I tam działamy, także to myślę będzie spoko. Spoko pomysł. Gratuluję z tego odcinka z serii Purpronisty. Oby do 200 odcinka, mega fajna seria, pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie, Kasper. Mam nadzieję, że się uda ten 200 jakoś tam nagrać, nie? Chociaż tak nie idziemy raczej tak na ilość, tylko po prostu nagrywamy tą serię, staramy się jakoś rozwijać. A że teraz jest tak trochę roboty, to wiesz, jeździmy tu, robimy tamto i sporo takich prac przejściowych jest teraz, nie? Ale no, seria fajnie na razie wychodzi. Myślę, że to ogólnie ta cała seria polega na tym, że po prostu każdy jest ciekaw nowych nabytków, nie? I a to tu, a to tamto się kupi i wiecie. A w sensie po trochę to leci, nie? No. Okej. Więc właśnie sobie jedziemy na kolejny nasz nowy nabytek, czyli to jest pole. Będziemy tam robić właśnie powiększenie tego pola. No i jestem ciekaw w ogóle ile będzie hektarów, bo tu jest, zobaczymy w ogóle ile nam się udało to pole powiększyć, nie? Bo troszkę tego tu jest. Okej. Dobra. Więc jak teraz to fajnie rozpocząć, tak żeby to jakoś w miarę wyszło? Myślę, że tu chyba zaczniemy sobie od tego miejsca. Ale co, może nie. Może zróbmy sobie... Pojedźmy sobie tam. Chyba na odcinku tego sobie nie skończę ogarniać. Chyba nie, niestety. Zaczniemy tutaj. Widzicie, właśnie jest tak puste miejsce, przez to, że już nie mamy tych drzewek. Jakoś to nawet w miarę jako tako jest, nie? Okej, dobra. Czy oni teraz uszło? Się robi oreczka? No i elegancka. Super sprawa. Jak tu skończę Krzychu to robić, to w sumie tu mógł się nieść obornik, to od razu by się wszystko, wiesz. No. Na wiozło, nie? No tak. No tylko to jeszcze tego kawałek w sumie, nie? Cześć Matego, witam wspierającego, oczywiście, siema. Właśnie muszę chyba na początku odcinka wstawiać w podzięce was wspierających jako tych właśnie takich szefów kanałowych. Po prostu wrzucać was na początek, nie? W sensie robić screen jakieś aktualne, z aktualnych wspierających, bo no fajnie jednak takie coś mieć. Subskrybenci są po prostu zawsze na Twitchu widoczni i tak dalej, a jednak na YouTube'ach tego nie ma. Więc właśnie myślę, że takie coś można by zrobić, nie? Co to myślicie o takim pomyśle? Oddałoby to, czy nie bardzo? Bo jednak muszę wykończyć. Panie tło czatu? Dobra, bo te trole tam spamują tym. Czekaj, to z nimi się nie da, wiesz?
wlazili na YouTube'a i tam spamią. A zaraz sprawdzę, a dobra, nie będę sprawdzał kto, potem zobaczę. Krzysztof, wredoty jedne, z nimi się nie da, nie? Zawsze tak z nimi jest, zawsze. Tylko trolują, nie? Dobra. No i co, może tak sobie pojedziemy w tą stronę teraz? Nie wiem, czy uda się tu równo pojechać na GPS-ie, ale może zobaczymy. I wykryj szerokość. O, no i dobra. No i niechaj działa na GPS-ku. Wiecie, na GPS-ie dobrze się orze, dlatego że robimy zawsze... Mamy pewność, że wszystko dobrze wychodzi, nie? A jednak bez GPS-u jest tak, że ta orka wychodzi bardzo długo, co nie ma co ukrywać. Ale na takich malutkich pługach jednak robić bez GPS-u jest to takie trochę... no o wiele więcej czasu schodzi się na to, nie? Więc wiecie. Ale dobre, no już wiem, jak to trollował, nie? Dobra. No ciekawe właśnie, jak to będzie szło, czy raz przerazić, czy jak to będzie? W sumie chyba tutaj, nie? Tu poszło w tą stronę, teraz tak, nie? Wypasowało. Jakoś. No jestem ciekaw tego. O, idziemy sobie. A dwa poprzecznaki to za mało, nie? Jednak. Czemu nie ma żadnych rang? Chyba nie ta platforma, nie? A i teraz jest spoko, czy nie jest spoko to? Ciężko powiedzieć, czy lepiej z tą stronę, czy w tą stronę. Zobaczymy, jak idzie raz przerazie, a może zobaczymy, jak idzie naokoło też, nie? Bo może być naokoło lepiej. Cześć Igor, siemaneczko wszystkim, witam was serdecznie. No także, nie wiem, jak kiedy ten odcinek wyglądacie, w sumie jak to nagrywamy, bo te odcinki się publikują tak, że my nagrywamy z 2, 3... No tak, od 1 do 3 dziennie nagrywamy te odcinki, a wy jednak widzicie co drugi dzień, co nie? Co drugi dzień. No i ponadto jeszcze seria z Osady, która też publikuje się na przemianie razem z Podwórkiem Kolonistym, więc w sumie macie co 4 dni Podwórko Kolonisty, a jak my robimy odcinki, na przykład w tym tygodniu zrobiliśmy odcinków, no z 6 na pewno, nie? No chyba to. No, to było jakieś 4 tygodnie, więc miesiąc w sumie. I bez kiedy, jak my tak tego napierdzili, to będę miał naprawdę no, na fajny zapasik, nie? No. Wiadomo, jak będę od tych odcinków dużo, to oczywiście będę publikował szybciej niż co drugi dzień. Można będzie codziennie, nie? Ale to tylko coś zależy od tego, jak będę chciał się je nagrywać, nie? Co za tekstury orki? Kurde, jak cię powiedzieć, oryginalne, nie? Oryginalne tekstury orki. Więc... Chyba farminga nie gra 42, bo jeszcze kiedyś miałem tekstury inne, nie? Miałem takie trochę jaśniejsze, a teraz są oryginalne. Ze względu właśnie na to, że robię sobie... robiłem zakończenie do szpakowa i potrzebowałem oryginalnych tekstur. I trochę to inaczej wyglądało, nie? Moim zdaniem ta seria jest lepsza niż nagrywa Dana z Boleki Brączek. Dobra, odpalam streama i mi to powiesz, ok? Teraz to wiadomo, nie? O, małutko osób to napisze, nie? A tak, to wiadomo go było. A idzie do nich i mówię, nie no, moim zdaniem to lepszy stary niż Riota, nie? Riota i Krzyśka w sumie, no tak, no nie zapomniałem o Krzyśku, nie? No, nie no, bez przesady. Nie no, ja myślę, że lepsze jest od nich, na pewno. Ale od kogo? No, od Brączka i Bolka. Naprawdę, mam najlepszy stary na polskim YouTube, nie? Dajcie kawałeczku pierwszego NTZ-a. Właśnie, proszę jak kupować się do nas. Nie no, żartuję. Ale nie, śmieję się ze wszystkim mówiąc, co teraz mówię, nie? Więc to sobie tak tylko jajkujemy, nie? Bolek ma streama, o widzisz. A to by wyjaśniało wiele. To wiele wyjaśniało. Dlaczego tak na grę połowa poszła? Okej. Okay. No ale nic, my tutaj oczywiście robotę sobie musimy zrobić, trzeba to nagrać. Wiecie, streamik jest takim po prostu dodatkiem do tego, nie? Bo i tak byśmy tu siedzieli nagrywali. A skoro tak można robić, to czemu by nie? Jest największy fan MST? Ja również. Kurde, chyba to odwrotnie powinno się jeździć, wiecie. Bo tak to MST to nasi idole. Ale tak w ogóle, jak wydasz save, to dasz do niego mody na maszyny? Nie, maszyn nic nie daje, bo to będzie bardzo, bardzo dużo linków. Ja mam tutaj w sumie ponad 800 modów, a korzystamy z tej serii. No, w sumie setki na pewno, nie? Korzystamy, także mamy na save kupionych. Bo i maszynki mamy, i mamy też jakieś tam swoje przerabione, powiedzmy, silosy, czy jakieś tam inne rzeczy.
budynki i w ogóle. No ale też mam takie mody skrypty, czyli wiecie, automatic milk sale albo... albo ten, jakieś tam. No to co znam od hubie, są to się biorą wszystko od same, nie? No tak, tak, tylko właśnie sprawdzałem to, wiesz, jednak się nie pobierają same, jak włączasz save'a. Aha. Pisze ci, że, znaczy nie są napisane. A, po prostu, że nie masz i ten, że kontynuuj bez. Znaczy nie, że po prostu pobierz te mody, klikasz OK i ci wywala do głównego pulpitu, nie? Aha. Znaczy do sportu, do tego ładowania save'a. Więc sporo okay. Manety jest w tym FS-ie i niestety nie da inaczej tego obejść, dlatego musiałem te linki wam... Uwierzcie mi, że ja z szukaniem linków do budynków miałem już trochę problem, bo musiałem to wszystko wypakować jednak, nie? Ale udało się zrobić to, więc... więc git, nie? Akurat pół godziny odcinka nam wbiło, ale wiecie co, ja to się nie poddaję. No tak trochę chciałem sprawdzić, czy GPS będzie lepiej łapać, ale widzę, że jednak nie łapie lepiej, nie? Więc trzeba iść tak dookoła, jak wcześniej jeździłem. No, bo to patrzę, jak jest luz, nie? Więc trzeba jednak orać dookoła, tak jak wcześniej. Bo wcale to nie poprawia wydajności. Nie umiesz orać pługiem zagonowym. Ej, ale... Jezu, wy jesteście niemożliwi. Wiesz, jechałem cały czas dookoła. Dookoła, dookoła. Rozpycham w tę stronę, a wy nie umiesz orać. Wiem, jak się orze przecież, nie? Wy jesteście niemożliwi, nie? Autentycznie. Siemano, pytasz, a wiesz, witam, witam. Wiesz, jeździłem cały czas tak, nie? A jakbym tak zaorał, co by się stało w takim razie? Też by się zaorało, normalnie. Nie ma problemu. Tylko wy coś wymyślacie, jakieś... afery siecie. Teraz Kasper nie sprawdzę tego, co napisałeś, bo robię odcinek, nie? Ciekawe, czy oni mają? Oj, wątpię. Ale taki fan tylko jest w internecie, nie? A w realu to tylko ojcu kluczy podaje. Dobra. I to jeszcze źle trzyma latarkę pewnie. Nie, żartuję sobie, żartuję. Oczywiście, co się... nie martw się, że tak sobie śmieszkuję. No kurde, bym chciał jednak to zaorać, wiecie czemu? Bo chcę zobaczyć, ile ten, tego pola doszło. Myślisz, Krzysiu, że hektar będzie? Nie, no, chyba mniej. Chyba mniej, co? Nie, nie, no chciałem, że może hektar się udało zrobić tu. Jeszcze jakieś siatki są do pomalowania na nowo, widzę. Ale może, może się uda. Hektar dziubnąć tutaj. Tu jeszcze tam coś było. Okej. Okay. Jest trochę tej oreczki. Jak mówię, mogę wziąć tamten pług, tylko tamten trochę mam problemy z tworzeniem pól, nie? On bardziej jest dobry, jak już pole jest stworzone, to sobie radzi. A na niestworzonych polach... No to on ma problemy, po prostu tak dziwnie łapie, nie? Albo łapie, albo nie łapie i trzeba go opuszczać, ponosić na zmianę. Tak trochę dziwnie jest zrobiony. Nie wiem, jakoś coś z tymi modami, tak trochę problemików lekutko mamy. O, panie kochany, przepraszam. Wtedy sobie przejedziemy. No jedź pan, jedź pan. Dobra, pojechali. My też tutaj pojedziemy sobie w tę stronę. Tu widzę, że jeszcze jeden przejazd tylko zostanie, także fajnie. Były bruzdy za kawałek. No to chyba spoko, nie? Bo to się potem jak tak agregatem rozwali. Czy ja się mylę? Cześć Przemo, tak, no widziałem DLC, widziałem jak najbardziej. Przecież robiliśmy to na Twitchu, sprawdzaliśmy nawet DLC, nie? Do farminga. No i niestety, ale... To co myślałem, że będzie w tym właśnie DLC, to właśnie było, no i... Zawiodłem się na tym nowym DLC, nie? Trochę słabe akurat jest. Myślałem, że będzie trochę coś lepszego. Ja szczerze myślałem, że dojdzie w ogóle... Wreszcie nie, no nowa uprawa raczej nie mogłaby dojść. Nie, no mogłaby dojść nowa uprawa. Do mapek. Mogłaby dojść. No, mogłaby być nowa uprawa. A myślałem, że jednak... Myślałem, że będą problemy, ale jednak spokojnie można takie coś zrobić, nie? W update'ach. Samej gry. No, ale właśnie ten. Myślałem, że będzie to jakaś uprawa, chociaż skoro to zielonkarskiego jakiś zatek będzie, ale się pomyliłem, znaczy, pomyliłem, przeliczyłem po prostu, no i nie ma tego, nie? Także słabo, mamy dostaliśmy tylko, znaczy dostaniemy tylko kosiarki, zgrybiarki, jakieś przetrzesarki i tyle, nie? Plus jakąś tam maszynkę jeszcze. I zestaw, no i idzie, idzie, nie? W miarę idzie. Już to widzę, powoli kończymy. A trochę odcinek też na długi wyszedł, nie chciałem takie takie długie robić, ale trochę tak się go potnie też w sumie. Tam jakieś tam, wiecie, pewne klipy.
na przykład gryka. Ja bardziej się na kończynę, po prostu kończyna, wiesz? Żeby oddana kończyna do farminga i też byłoby spoko. Takie coś typowo pod krówki, nie? No ale nic, no jak widać nie będzie. Kolejny DLC pewnie doda nam kompost, tak myślę. A jak nie, to pewnie doda nam po prostu więcej zbiorników na gnojówkę albo jakieś takich rzeczy. Coś jak Pumped Houses będzie to DLC kolejne. Bo ja liczyłem coś ciekawego, ale wyszło jak zwykle słabo, więc w sumie teraz już liczę na coś słabego, nie? A jak coś fajnego wyjdzie, to spoko, ale raczej... Ale raczej teraz myślę, że właśnie jedyne co przyjdzie to nowe zbiorniki, więc bez jakiegoś tam specjalnego szału, nie? Tutaj ta chyba już nie ma trawy, tylko jest pole, ale ja sobie to jeszcze ogarnę, tak żeby nie było. I wiecie co? Póki tu jeszcze jestem, to sobie zapamięci od razu. Jak macie taki problem właśnie z tym jak ja, że wam to się nie usuwa, to sobie klikacie tak, po prostu. O, no jako tu usunę pole, bez potrzeby. I teraz tylko jechać sobie tutaj to zaorać. Pójdzie? Prawie poszło, sorry, że nie opuszczam pługu, ale już się nie podnoszę. No i dobra, ile teraz tego mamy? Zaraz zobaczymy sobie, ile tutaj tego doszło. Zapisuję giereczkę jak coś. Mhm. Więc tak. Było tu 79 arów, a teraz będziemy mieli ile? 3 pokazuje? Chyba trzeba przeładować save'a. No, wtedy by pokazało. No nic, ale teraz mamy tak jakby wspólny, fajny kawałek, jak widzicie, nie? Więc, no, spoko. Marchew i alfa. Marchew to będzie w dodatku na pewno, nie? Więc raczej chyba nic wcześniej nie wyjdzie. Dobra, słuchajcie, tak się z wami pożegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. I się widzimy się oczywiście w kolejnych. Więc zapraszam na kanał na Twitcha, zapraszam do Krzyśka. I trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siema, no.